W końcu po prawie rocznej przerwie kino Millennium wraca. Już 28 maja zostanie wyświetlony pierwszy film i to bezsprzeczny zwycięzca tegorocznej gali oscarowej Nomadland. No ja to jestem spragniony zapachu popcornu przede wszystkim w kinie, ja tu jestem codziennie. Mi brakuje bardzo tego ruchu, zgiełku, tego takiego szumu kinowego. Wszystko jest przygotowane, czekamy na widzów, zapraszamy wszystkich serdecznie. Filmy są bardzo dobre, mamy naprawdę świetne tytuły. Warto nas z powrotem zobaczyć, polubić, przypomnieć sobie. Jak przyznaje Karol Harubin, miniony rok był dla kina wyjątkowo trudnym okresem. Bardzo trudny to był dla nas czas. Inwestujemy z bratem pieniążki, że tak powiem, z innych firm, których zarabiamy, ale no, trzeba było wykorzystać ten okres zamknięcia. Kino pandemiczną rzeczywistość postanowiło wykorzystać na stworzenie trzeciej sali kinowej, która pomieści 44 osoby. Prace praktycznie są już ukończone i w miejscu, gdzie wcześniej była kawiarnia, już w lipcu będą mogli zasiąść przed ekranem widzowie, zwłaszcza ci najmłodsi. Trwają prace wykończeniowe. Jak widzimy, już gotowy jest sufit, ściany są obłożone specjalnym materiałem akustycznym. Myślę, że za miesiąc będzie wszystko gotowe. Jest to sala taka szczególnie dla dzieci. Będą specjalne fotele z siedziskami ze Sky, łatwo czyszczące, żeby dzieci miały po prostu, żeby miały tak naprawdę swobodę czegoś wylać, zjeść, nakapać, żeby to tak było bardzo, bardzo bezpiecznie. Wszyscy łomżniacy wiedzą też o konkurencji, która chciałaby bardzo w Łomży powstać i pewnie kiedyś powstanie. Sala dla nas jest konieczna, bo musimy mieć przynajmniej 3 sale, żeby konkurować, żeby mieć filmy, żeby mieć dużo nowości. Na tym jednak nie koniec. Kino Millennium ma w planach także budowę czwartej sali kinowej. Będzie to sala naprawdę bardzo nowoczesna, już z najnowszym nagłośnieniem dźwięku i około będzie, myślę, 300 osób. Ta sala, staramy się o dotację i jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego. Sala miałaby powstać na tyłach kina, w miejscu, w którym teraz znajduje się parking. Mamy bardzo dużo miejsca, kupiliśmy ziemię za kinem i w tamtej części z tyłu. Gdy będziemy mieli już 4 sale, myślę, że żadna konkurencja nam nie straszna. Będziemy mieli wszystko, nowości od ręki, bardzo szybko i dużo taniej. Będzie to sala taka i widowiskowa, i będziemy mogli zapraszać kabarety, i sala kinowa, taka naprawdę stricte kinowa, ale taka do różnych wydarzeń. Czwarta sala kino ma wyróżniać się nagłośnieniem. Nagłośnienie będzie specjalistyczne. Właśnie chodzi tutaj głównie o to nagłośnienie, bo to już nie będzie tak jak procesor Lexicona, że jest to półka taka poniżej, tylko chcemy Dolby Atmosa. Jest to naprawdę w Warszawie kilka jest sal dopiero i w Krakowie chyba jedna z takim nagłośnieniem. Kino na budowę czwartej sali chce pozyskać środki europejskie. Miałyby one zabezpieczyć 80% wartości przedsięwzięcia. Jak przyznaje Karol Harubin, taka inwestycja to koszt około 4 milionów złotych. Według planów i założeń w nowej czwartej sali film prawdopodobnie będziemy mogli obejrzeć za nieco ponad rok.